zaokrągli liczby 152, 137, 245 i 354 do cyfry setek. Inaczej możemy powiedzieć zaokrągli do najbliższej wielokrotności liczby 100. Pomyślmy, jak to zrobić. Narysuję najpierw oś liczbową. Zacznijmy od 152. Zaznaczę jednostki na mojej osi. Tutaj będzie 100, 200, 300, 400. Gdzie na mojej osi będzie liczba 152? Pomiędzy 100 a 200. Tutaj mamy połowę, 150, zatem liczba 152 powinna znaleźć się w tym miejscu. 152. Mamy teraz dwie opcje. Możemy zaokrąglić w górę do 200 lub zaokrąglić w dół do 100. Gdy chcemy zaokrąglić do setek, to tak naprawdę patrzymy na cyfrę setek. Do tego miejsca chcemy zaokrąglić. Tu mamy cyfrę setek. I bierzemy liczbę na prawo. W tym miejscu jest 5. Jeśli tutaj mamy 5 lub więcej, to zaokrąglamy w górę. Jeśli mniej niż 5, to zaokrąglamy w dół. Zatem tutaj mamy piątkę, jak wspomniałam. Będziemy zaokrąglać w górę. Ze 152 jest nam faktycznie bliżej do 200 niż do 100, prawda? Tutaj brakuje tylko 48, żeby przejść do tej liczby, a tutaj różnica to aż 52. Zatem 152 będę zaokrąglać do liczby 200. Przejdźmy do 137. Znasz już ogólną regułę, zachęcam Cię zatem do zatrzymania tego filmu i zaokrąglenia. Zapisz wyniki na kartce, sprawdzisz się. Mamy liczbę 137. Będzie ona na naszej osi gdzieś w tym miejscu. 137. 137. I ponownie możemy zaokrąglić do 200 lub do 100. Patrzymy, tu mamy cyfrę setek. Interesuje nas cyfra na prawo. Jeżeli jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół. Zatem zaokrąglimy w tym momencie do 100. Ma to sens, ponieważ bliżej jest nam do 100 ze 137 niż do 200, prawda? Zastosujmy jeszcze tą samą regułę z liczbą 245. 245, jeżeli tu mamy połowę, to tutaj mamy połowę, zatem 245 będzie gdzieś w tym miejscu. 245. Jak widać, możemy zaokrąglić do 200 lub do 300. Patrzymy na cyfrę setek. Cyfra po prawo to 4, czyli zaokrąglamy w górę czy w dół? W dół, bardzo dobrze. Zaokrąglimy tym razem do 200. I ostatnia liczba, myślę, że już wiesz, 354. Tutaj mamy połowę, zatem 354 powinno się znaleźć w tym miejscu. I ponownie możesz zaokrąglić do 300 lub do 400. Cyfra setek jest tu, cyfra na prawo 5. Mówiliśmy, że jeżeli jest 5 lub więcej, to zaokrąglamy wtedy w górę, czyli zaokrąglimy do 400. Proste, prawda?